dzisiaj przed nami wspólna praktyka skupiona na bokach ciała. Zaczniemy sobie dzisiaj praktykę w siadzie skrzyżnym, w skłonie do przodu. Wyciągnij ręce przed siebie, opuść dłonie na matę, możesz na opuszki palców i pokołysz się przez chwilkę z jednej strony na drugą. Pokołysz głową, rozluźnij barki. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, znajdź na chwilkę bezruch, odłóż ramiona na podłogę, pozwól, żeby ciało opadło do maty, nieważne jak nisko. I znajdź tutaj 3 spokojne oddechy, zaznaczając sobie moment, w którym rozpoczynamy praktykę. I odpychając się dłońmi od podłogi, unieś tułów. Unieś ręce do góry i z wydechem kaktusia ręce ściągnij łokcie do bioder. Super, wdech, góra. I tym razem opuść tylko prawą rękę, odłóż ją na matę, znajdź skłon do prawej strony. Super, dociskając lewy pośladek do maty, odciągnij lewą dłoń od siebie. Szukamy takiej długiej, ciągłej linii delikatnego, przyjemnego napięcia w boku ciała. I ściągając sobie lewą rękę do maty, pozwól, żeby klatka piersiowa odkręciła się do podłogi. I unieś rękę do góry, przenieś ją za plecy. Klatka piersiowa podąża, otwórz się tutaj. I jeszcze raz wracamy ręką w dół, ściągnij dłoń do podłogi, a z wdechem unieś ją, przenieś za plecy, znajdź otwarcie. Świetnie, jeszcze raz ściągamy dłoń do podłogi i do góry, świetnie. Wróć do skłonu, zostań tutaj jeszcze na jeden pełen oddech. I opuść lewą rękę wzdłuż ciała, pozwól, żeby reszta ciała podążyła, wróciła do centrum. Druga strona, lewa dłoń na matę, znajdź skłon do lewej strony. I ściągnij prawą rękę, opuść ją do podłogi, odkręcając klatkę piersiową do podłogi. I unieś prawą rękę, przenieś ją za plecy, klatka piersiowa podąża. I jeszcze 2 razy w swoim rytmie, odciągając cały czas rękę od swojego biodra, wydłużając się, przeciągając. Świetnie. I wracamy do skłonu, zostań tutaj na pełen oddech. I opuść prawą rękę wzdłuż ciała, tułów podąża, wyciągnij ręce przed siebie. Przejdź do klęku podpartego. I w klęku podpartym znajdź wydłużenie kręgosłupa i przyciągając sobie prawy bark, prawe ucho do prawego barku, prawy bark do biodra, obejrzyj się za prawą stopą. Robimy sobie skręt, wygięcie kręgosłupa do prawej strony i druga strona, wracając przez centrum, obejrzyj się za lewą stopą. I jeszcze raz na każdą stronę. Świetnie. Wracamy sobie do centrum. Zadrzyj stopy, wejdź do psa z głową w dół, unosząc kolanka, wycofując bioderka. I malutkimi kroczkami idziemy na początek maty. Przechodzimy sobie do skłonu. Odłóż lewą dłoń na matę albo na kostkę. Ugnij lewe kolanko i prawa ręka do góry. Opuść prawą rękę na matę albo na kostkę, ugnij prawe kolano, lewe wyprostuj, lewa ręka do góry. Świetnie. Skłon do przodu i z wdechem unieś tułów do połowy, przenieś lewą stopę do tyłu maty, odłóż kolanko. Super. Unieś tułów, znajdź najpierw stabilność tutaj, podwiń troszkę miednicę. Świetnie, ręce do góry z wdechem, a z wydechem opuść prawą rękę i znajdź skłon do prawej strony, wyciągając tą lewą rękę mocno nad głowę,
prawą rękę wyciągamy w kierunku podłogi. Opuść lewą rękę, wróć do centrum. Wdech, ręce do góry, Anjaneyasana. Wydłuż się tutaj. A z wydechem odłóż dłonie na matę, Ardha Hanumanasana. Wycofując bioderka, skłon do przodu. Przenosimy sobie dłonie na lewą stronę i ściągamy. Wycofujemy prawe bioderko. Jednocześnie chcemy wyciągnąć klatkę piersiową w kierunku stopy. Znajdź tutaj jeszcze jeden wdech i z wydechem dłonie wracają na początek maty. Wracamy sobie lewą stopą do prawej, skłon do przodu. Z wdechem unieś tułów do połowy i druga strona, prawa stopa do tyłu maty. Odłóż kolano, najpierw znajdź stabilność w swoich nogach. Unieś tułów, poczuj, gdzie Twoja miednica znajduje się teraz w przestrzeni. Możesz ją dotknąć, poczuć. Ręce do góry. I opuść lewą rękę wzdłuż ciała, skłon do lewej strony. Super. Wróć do centrum, opuść prawą rękę, wdech, ręce do góry, Anjaneyasana. Wyciągnij boki ciała i z wydechem dłonie na matę. Ardha Hanumanasana, wycofując bioderka, skłon do przodu. Spróbuj przyciągnąć lewą piętę mocniej do siebie. Szukać wydłużenia w plecach, w kręgosłupie. Super. I wracamy na początek maty. Prawa stopa do lewej, skłon do przodu. I przyklej dłonie do maty, przejdź stopami do tyłu maty, odłóż od razu kolanka na matę. Przechodzimy sobie do pozycji klęku podpartego. Przenieś prawą stopę na zewnątrz prawej dłoni. I jeszcze raz unosimy sobie tułów. Tym razem opieramy prawe przedramię na lewym udzie. Lewą stopę możesz przenieść sobie za plecy. I uginając prawe kolanko, schodzimy sobie tutaj niżej, opuszczamy lewe bioderko, przenosząc rękę przodem, obrócę się, żeby było lepiej widać, przenosimy sobie rękę przodem nad głowę, wyciągając lewy bok ciała, odkręcając klatkę piersiową do sufitu. Daj sobie tutaj chwilkę, możesz spróbować ugiąć prawe kolanko mocniej, zejść miednicą trochę niżej, tak żeby znaleźć linię wydłużenia od lewego kolana przez cały bok ciała, aż po końce palców. Jeszcze jeden pełen wdech i z wydechem wracamy do klęku podpartego. Odkładamy sobie dłonie na matę, prawe kolanko do lewego. Druga strona, przenieś lewą stopę na zewnątrz lewej dłoni. Unieś tułów, odłóż sobie lewe przedramię na udzie, prawą stopę przenieś za plecy i uginając lewe kolanko, najpierw zejdź sobie miednicą trochę niżej, poeksploruj, poodczuwaj, jak czujesz to wszystko w okolicy pachwiny, w okolicy swojego lewego uda. I przenosząc prawą rękę przodem, przenosimy ją nad głowę, wyciągamy aktywnie. Może opuść jeszcze troszkę prawe bioderko, odkręć klatkę piersiową do sufitu. I wróć powolutku do klęku podpartego, dłonie na matę, lewe kolanko do prawego, zadrzyj stopy, usiądź na swoich piętach i zamknij na chwilkę oczy. Weź kilka swobodnych, przyjemnych oddechów. I złóż dłonie przed klatką piersiową, dociskając kciuki do mostka. Podziękuj sobie za tą dzisiejszą praktykę, za tworzenie przestrzeni, szukania
przyjemnego luzu w ciele i otocz swoje ciało miłością i wdzięcznością. Dziękuję Ci za tą dzisiejszą praktykę. Namaste i do zobaczenia już jutro.